Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o mojej relacji. Kominka z płaszczem wodnym, z buforem, kotem gazowym, układem mieszanym, grzejniki plus podłogówka. Wygląda to tak. Tak jak na poprzednim filmie widzieliście, buforek 800 litrów. Fajnie to działa. A do tego tak. Połączenie wygląda identycznie na tym schemacie. Powrót z bufora. Na nim jest pompka, która wpycha zimną wodę z dołu buforu i leci przez wężownicę z kominka, wraca sobie do najwyższego punktu w buforze. Na nim tutaj mamy, tak jak wspominałem, wężownicę schładzająca z zaworem, która się otwiera przy 97 stopniach i przelewa zimną wodę, leci w kanał, tak jak dokładnie jak na tym schemacie. Dodatkowo zawór zabezpieczający 2,5 bara, który w przypadku zwiększenia ciśnienia u mnie jest układ zamknięty. Tak jak to widać, naczynie przeponowe jest tak samo. W przypadku przekroczenia 2,5 bara otwiera się i wypuszcza nadmiar ciśnienia do kanalizacji. Są dwa zabezpieczenia, które nie wymagają napięcia, jedynie jedno wymaga bieżącej wody z sieci, a drugie działa grawitacyjnie, tak? Następnie kolejne zabezpieczenie, tak jak wspominałem, w kotle, również nie potrzebujące napięcia, też sobie rzuci ciśnienie. W przypadku wzrostu ciśnienia powyżej 3 barów. To samo jest też u góry buforu. Także mam tych zabezpieczeń 4, które nie wymagają prądu. Naczynie przeponowe, tak jak u mnie mówiłem, 50 litrów. Przy tym układzie, gdzie tu w sumie u mnie jest około 1000 litrów, no, daje sobie radę, tak? Największy wzrost miałem do 2 czy 2,1 bara przy 85 stopniach naładowany bufer. Wygląda to tak. 2 obiegi, podłogówka plus grzejniki. Ładuję, u mnie są 2 zawory trójdrogowe, z czego jeden trójdrogowy jest ten ręczny, drugi jest ten ATV, który jest ustawiony na podłogówkę maksymalnie 34 czy 5 stopni, nie pamiętam teraz. I później sobie codziennie właśnie ten tą wodę zapuszczam w podłogę, by nie wychłodzić posadzki, bo potem dużo więcej trzeba energii, by ją z powrotem ogrzać. Grzejniki mam tak naprawdę w sypialniach, drugi tak wolę, jak jest chłodniej, on się rzadko kiedy włącza. Kocioł gazowy ładuje mi ciepłą wodę użytkową. Mój kocioł ma zasobnik w sobie. Nie ładuje tego z tego głównego buforu. I tego, że koszty utrzymania tego ogrzewania gazem to jest 40 czy coś koło tego, czy 50 zł na miesiąc, więc temat pomijalny tak naprawdę. No i tak to wygląda, tak? Dodatkowo zabezpieczenia też mam. Dodatkowo zabezpieczeniem, które nie wymaga prądu, bo w przypadku zaniku prądu on zamyka przepustnicę i wygasza kominek. Oprócz tego, tak jak tam wspominałem na innym filmiku, steruję sobie temperaturą i dzięki niemu mogę sobie bezpiecznie podobać bufor. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pytania, piszcie komentarze, lajkujcie. Zapraszam po więcej.